Stwierdzam, że na dzisiejszą sesję przybyło 15 radnych. Jest to wystarczająca ilość radnych do prowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał. Przystępujemy do kolejnego punktu porządku obrad. Wybór przewodniczącego Rady Miasta. Rola, jaką pełni przewodniczący w Radzie Miasta, jest bardzo ważna. Głównym zadaniem przewodniczącego jest organizowanie pracy Rady, prowadzenie jej obrad oraz reprezentowanie Rady na zewnątrz. Podczas cotygodniowych dyżurów przewodniczący Rady spotyka się z mieszkańcami miasta we wszystkich trafiących ich sprawach. Społeczeństwo oczekuje u nas aktywnej i twórczej pracy, ciągłych kontaktów z wyborcami. Zgodnie z artykułem 19 ustawy 1 o samorządzie gminnym Rada Miasta wybiera swego grona przewodniczącego w głosowaniu tajnym, bezwzględną i większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady. Wysoka Rado, bardzo proszę o zgłoszenie kandydatów na funkcję przewodniczącego Rady Miasta Kolno. Przypominam, że zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie. Dlatego każda osoba będzie zwracać się z zapytaniem do zgłoszonej osoby, czy wyraża zgodę. Proszę bardzo, zgłaszać kandydat na przewodniczącego Rady Miasta. Można. Pan Mieczysław Śniada. Czy wyraża pan zgodę? Wyraża. Proszę bardzo, jeszcze może inny kandydat. Proszę śmiało. Zaszokował pan wszystkich. Dobra, w takim razie dziękuję bardzo. Radnego Szymańskiego. Wyraża pan zgodę? Wyraża zgodę. Proszę o głosowanie. Śmiał się śmiało. Nie mogę. Zgłaszam kandydaturę Marcina Konstantego. Wyraża zgodę. Dziękuję bardzo. Jeszcze jedna osoba. Zgłaszam się Lawy Pawła. Wyraża zgodę. Dziękuję bardzo. Bałtyka Stanisław. Halina Jadwiga. Protokół z pracy Komisji Skrutacyjnej wybranej 28 listopada 2014 roku pośród radnych dla ustalenia wyników tajnego głosowania w pierwszej turze wyboru przewodniczącego Rady Miasta Kolno. Komisja skrutacyjna w składzie: pan Marcin Konstanty, przewodniczący komisji, pan Paweł Sielawa, członek komisji, pan Piotr Szymański, członek komisji. Komisja stwierdziła, że na stan osobowy 15 radnych obecnych na sesji jest 15 radnych. Komisja stwierdziła, że w głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Przewodniczący komisji pan Marcin Konstanty zapoznał radnych ze sposobem głosowania. Przewodniczący komisji odczytywał z listy z imienia i z nazwiska obecnych na sesji radnych, a wyczytani radni podchodzili do stolika i wrzucali do urny kartę do głosowania. Po przeprowadzeniu głosowania komisja wyjęła z urny 15 kart ważnych. Kart nieważnych nie było. Ogółem oddano 15 głosów, w tym 15 głosów ważnych. Kandydat Mieczysław Śniadak otrzymał następującą liczbę głosów. 13 głosów na tak i 2 głosy na nie. Komisja skrutacyjna stwierdziła, iż w pierwszej turze głosowania przewodniczącym Rady Miasta został pan Mieczysław Śniadek.
seniora, prawda? Dobrze, bardzo dziękuję. Kandydatur na wice. Proszę, radny Śląsk. Ja bym chciał zgłosić radnego Leszka Owczarczyka na wiceprzewodniczącego. Dziękuję. Dziękuję. Czy radny pan Lech Owczarczyk wyraża? Dobrze, proszę o następne zgłoszenia. Nie ma następnych zgłoszeń. Wobec powyższego stwierdzam, że zamykam listę zgłoszeń na wiceprzewodniczącego Rady Miasta Kolno. Ogółem oddano 15 głosów, w tym 15 głosów ważnych. Kandydat Lech Janusz Owczarczyk otrzymał następującą liczbę głosów. 14 głosów na tak, 1 głos na nie. Komisja skrutacyjna stwierdziła, iż w pierwszej turze głosowania wiceprzewodniczącym Rady Miasta Kolno został pan Lech Janusz Owczarczyk. Dziękuję bardzo.